brava, brava. Czy ta współpraca tak zawsze lubię powiedzieć od strony tak zwanego przeciętnego Polaka, tak? Czyli czy ta współpraca energetyczna, czy może pan to powiedzieć, będzie się opłaciła również Polsce i właśnie cieszeniu przeciętnego Polaka, bo niewątpliwie amerykańscy inwestorzy, eksporterzy, tak, poszukują rynku zbytu dla swojego gazu łupkowego. To jest oczywiste, ale to nie z naszej strony. Muszę powiedzieć, że nasza dyplomacja związana z tym problemem przekonania gazu, a więc wybitą pozycję. Kiedy będziemy negocjować z Unią Europejską Wschodnią, tą umowę gazową, bloku, bardzo mocno nam wskazują cyfry, że gaz będzie się przyjmował w naszym bloku kierunkowym, właśnie każdy ucieszy za 7 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli 4,5. To właśnie warto sobie sami pokazać małe stanowiskie źródło energii, gdzie nie ma wątpliwości, a nas będzie 2 miliarda, mamy szansę zwiększyć nasze do 5 miliardów, natomiast pozostaje dalej tych 5 miliardów, 6 miliardów, gdzie musimy pozyskać tą gaz mowy daleko posunięty średnio na Węgry, gdzie się bardzo bliscy, ale również planuje budowę kolejnego zbiornika na gaz. Stąd te zabezpieczenie dostaw amerykańskich sprawiają, że będziemy mieli tutaj możliwość dostawczy do dostawania innego kierunku gazu. Sprawi, że również cena gazu będzie faktycznie przewidywalna, jeśli chodzi o utrzymanie, a więc nawet nie obniżenie. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj nasze liczenia pokazują, że my, Polacy, otrzymujemy gaz droższy niż inne kraje w Unii Europejskiej. Natomiast postępowanie w Unii Europejskiej przeciwko Rosji, jeśli chodzi o cenę gazu, a ktoś powie, a skąd my to definiujemy, kiedy umowy są umowami utajnionymi, a dlatego, że chociażby przykład stalowego inwestycji elektrowni na gaz, ona jest odzwierciedleniem, właściwie zbudowana na wzór elektrowni w Niemczech. Taka sama technologia, taka sama elektrownia została w Polsce zbudowana. Mając tańsze płace przecież w Polsce niż w Niemczech, energia wytworzona z gazu, która tam jest dostarczana, to jest gaz usług rosyjskich, jest do 30% większa. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mamy ten surowiec droższy, a więc ta dywersyfikacja, ona ma podwójny wymiar. Z jednej strony tworzy nam bezpieczeństwo, że jesteśmy tutaj partnerem innym do rozwoju, wtedy możemy mówić o innej cenie wynegocjowanej z kierunku wschodniego, bo wtedy mamy alternatywę, stąd ta siła negocjacji. Cena jest inna, jak i to musi zdecydowanie i na bezpieczeństwo wpływać, ale wreszcie na cenę gazu, czyli dotykać pozytywnie przeciętnego człowieka. Ta dywersyfikacja na pewno nikogo nie powinna dziwić i myślę, że nie dziwię, ale jednocześnie jak może to wpłynąć, aby pan to ocenił, na kontakty polsko-rosyjskie, bo wszyscy przecież wiemy, że rosyjska polityka, rosyjska dyplomacja jest oparta na dyktacie surowcowym, więc to jest trochę wytrącanie prezydentowi Putinowi broni w ręki. Ja myślę, że to też zmieniło też walor partnera solidnego w negocjacjach, trudnego, ale i solidnego. Dlaczego? Dlatego, że Rosja potrzebuje jednak sprzedaży gazu, bo to jest być może kluczowe środko na plany inwestycyjne w Rosji, na zbrojenia w Rosji. Gdyby się okazało, że Putin, jak Polska, wypadł całkowicie z partnera rosyjskiego, no to myślę, byłoby dużym, dużym uszczerbkiem dochodowości po stronie rosyjskiej. Na pewno dzisiaj Rosjanie wiedzą jedno, że ta cena nie może być już taka, jak do tej pory nam proponowana, czy te relacje, że musimy wziąć tyle gazu, jak gdyby mniej, to nieproporcjonalnie rośnie nam cena, bo to o tym też wiemy. To sprawia, że na pewno muszą się nastawić na inne parametry, jeśli będą chcieli w przyszłości, abyśmy ten gaz jednak z kierunku wschodniego również przyjmowali, bo my go nie wykluczamy, że możemy również zawrzeć, jak będą umowy konkurencyjne do tych dostaw do gazu norweskiego, czy nawet do gazu, który będziemy wydobywać, planować inwestycje, bo tutaj będziemy się zdecydowanie też kierować kwestiami rynkowymi, cenowymi. To powoduje, że z jednej strony jesteśmy partnerem, który bierze dużą ilość gazu, co dla Rosji jest ważne, i ta cena, myślę, musi być zdecydowanie skalkulowana na tą sytuację, która będzie po 20 roku. No to jeszcze wróćmy do konkretu wizyty prezydenta Trumpa, bo Biały Dom sugerował już wcześniej, tak, rozbudowę infrastruktury energetycznej w Polsce. I pytanie, czy znalazło to podczas tej wizyty swoje potwierdzenie?
powodzenia, no i na czym konkretnie miałoby polegać? Czy coś takiego to pan wie? Albo pani natomiast też jest to związane z tym, że na konferencji prasowej mówił nasz prezydent Andrzej Duda i pan prezydent Trump o planowanych dostawach kontynuacji właściwie rozpoczętych dostawek gazu. My musimy, wiedząc, że będziemy mieć regularne dostawy gazu czy zabezpieczenie przyjazdu do Świnoujścia, ale nie tylko Wojska Norweskiego, liczymy na gaz w okolicach 20 roku. Będzie potrzebna nam rozbudowa infrastruktury, ona będzie potrzebna i dla nas, ale ona będzie również bardzo ważna, abyśmy patrząc na kraje Europy Środkowej, które są zainteresowane transferem też gazu z innego kierunku, czy możliwości transferu gazu z innego kierunku. No ta infrastruktura będzie nam bardzo potrzebna, abyśmy najpierw negocjując z krajami, które są zainteresowane dostawami z innego kierunku gazu przede wszystkim polskiego, które to do Polski będzie przychodziło ze Stanów Zjednoczonych, z Norwegii, ale może i z Kataru. Musi powstać nowa infrastruktura i ona musi być tak przygotowana, abyśmy, jak to ktoś słyszał, nazwał, żeby powietrze nie chodziło przez rur, ale popłynął gaz i wypełniał nam tą infrastrukturę w pełni, żeby ona również efektywnie realizowała inwestycje. To są inwestycje dość kosztowne. Stany Zjednoczone potwierdzają, że mając możliwość u nas dostarczania gazu, też są zainteresowani, aby również owa infrastruktura pomogła w tym, że będzie to Polska solidnym odbiorcą, solidnym rynkiem zbytu dla gazu rosyjskiego. No i tu trochę doszliśmy do koncepcji Trójmorza, też dzisiaj omawianej. Czy wizyta prezydenta Trumpa, pana zdaniem i w pana ocenie, wydarzyło się podczas tej wizyty coś takiego, że możemy powiedzieć, że zostaliśmy jako Polska dowartościowani, jako państwo dające surowcową alternatywę, tak, dla Europy Środkowo-Wschodniej? Czy coś takiego tutaj zaistniało? To bardzo trafne diagnoza zawarta w tym pytaniu. Bo zdecydowanie tak, pomijając kwestie polityki europejskiej, która ma być oparta na polityce jednak związanej z tradycjami, z wiarą, z cywilizacyjnym elementami, które są związane z powstaniem krajów w tej części świata, to również w sferach gospodarczych bardzo mocno zaakcentowano, że Polska jest tym krajem, jak to premier Trump nazwał, w środkowej Europie, europejskim krajem, gdzie duch europejski jest mocno dotykalny, widoczny, to również Polska zdecydowanie może pełnić tą rolę, że właśnie przez Polskę może następować dywersyfikacja gazu do krajów Trójmorza, ale również do krajów Europy Środkowej i to jest mocno zauważone przez Stany Zjednoczone, przez administrację pana prezydenta Trumpa i to również pokazuje, że jeśli ustabilizujemy, stworzymy możliwość odbioru gazu z kierunku amerykańskiego, a następnie zbudujemy stosowną infrastrukturę, nie tylko dla odbiorcy, który jest w Polsce, ale również dla odbiorcy krajów Trójmorza, dla Ukrainy, o której też wspomniał pan prezydent Trump w kontekście Rosjan, ale i Europy Środkowej, to Polska zaczyna odgrywać bardzo istotną i ważką rolę w kontekście postrzegania nas przez biznesy amerykańskie. I tutaj, co jest istotne, że te interesy, one się nie wykluczają, one się uzupełniają. To jest ważne, że tutaj nie ma sporu, jakby, że Stany Zjednoczone coś ukrywają, a my tracimy. Nie, okazuje się, że to jest synergia i to jest właśnie ważne, dlatego prezydent Trump to bardzo mocno podkreślał i na pewno jest to wyróżnienie, podkreślenie tej roli. No dobrze, no to jeszcze, jak już tutaj padło z kolei elementy wystąpienia odnośnie Ukrainy, ale też wiele było odnośnie Niemiec, może tak bym powiedziała. A tymczasem przecież no, nie ulega wątpliwości, tak, że nasze interesy, stosunki gospodarcze z Niemcami to rzecz bardzo istotna. No i pytanie, czy tutaj te kwestie, które się były omawiane, nie wpłyną znowu negatywnie na stosunki z Niemcami, szczególnie biorąc pod uwagę Nord Stream może? Ja myślę tak, że Polska jednoznacznie określiła swoją rolę, jeśli chodzi o swoje stanowisko co Nord Streamu. Jesteśmy od samego początku przeciwni budowie Nord Streamu, a więc to nie może dziwić i nie może powodować, że jest to nowe stanowisko strony polskiej. Ono to jest zdecydowanie wzmocnione przez prezydenta Trumpa i administrację amerykańską. Dlaczego? Dlatego, że kraje Europy muszą zauważyć, że Niemcy, które też chcą doprowadzić do dywersyfikacji, ale niestety
przez dostawy rosyjskiego gazu. U nas pojawia się dywersyfikacja z innych kierunków i to pokazuje pewne geopolityczne zjawisko gospodarcze w tej części Europy. I to nie tyle wpłynie negatywnie, myślę, na pewne relacje polsko-niemieckie, gdy utwierdzi to stanowisko, o którym my mówimy od samego początku i zresztą przy każdej okazji, jak jest możliwość, to to w Brukseli eksponujemy, nawet zaskarżyliśmy pewne decyzje. Czyli w Brukseli walczymy dalej. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu. A na kolejną audycję Kapitał i Praca zapraszam za tydzień. Anna Grabowska, do usłyszenia. Powtórka programu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie rzeczniku. Rafał Bochenek, rzecznik rządu. Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu. Strona rządowa jak odebrała dzisiejsze przemówienie prezydenta Trumpa? No, na pewno bardzo dobre, charyzmatyczne wystąpienie i nikt chyba nie spodziewał się, że będzie aż tak mocno propolskie, aż tak mocno będzie nawiązywał do historii Polski, naszego narodu, zwłaszcza ostatnich kilkudziesięciu lat pierwszej, drugiej wojny światowej, potężnego zrywu, jakim była solidarność do wielkich Polaków. Tutaj świętej pamięci papież, wielki Polak Jan Paweł II. Fenomenalne wystąpienie, świetne rozeznanie, jeśli chodzi o polską historię, ale również wystąpienie, które bardzo mocno uderzało w te akcenty, które myślę, że potrafiły poruszyć serca Polaków. Bo jest serce i duszę chyba. Zdecydowanie tak, bo bezpośrednio Donald Trump w swoim wystąpieniu odwoływał się do wartości i do tych elementów polskiej kultury, które rzeczywiście nam są bardzo bliskie i które powinny łączyć, i wskazał je jako te, które powinny łączyć również i spajać całą Europę, bo jednak dzisiaj to jest właściwie to, co od wielu miesięcy mówi polski rząd, mówi polska premier. W Europie brakuje wartości, brakuje solidnych fundamentów, na których moglibyśmy budować silne społeczeństwa. Dzisiaj można powiedzieć, że jest swoista taka obojętność na te wartości. Natomiast Donald Trump jednak podkreślał, że jednak właśnie wartości, te fundamenty, tradycja, kultura powinny być tym, co spaja polskie społeczeństwa. I to również propaguje polski rząd. To było przemówienie, które świetnie wkomponowuje się w tę politykę, którą realizuje rząd pani premier Beaty Szydło. I opozycja już mówi, że to było przemówienie skrojone stricte pod PiS. Nie pod Polaków, nie pod świat, nie pod Europę, ale pod rządzący. A czy wie pan, pozwoli pan, że nie będę komentował wypowiedzi polityków opozycyjnych, którzy w ogóle się skompromitowali. Uważam, że chociażby samo zachowanie na Placu Krasińskim, kiedy chociaż wypadało, jako z tego, że mamy gościa, wypadało się w określony sposób zachować, nawet nie potrafili oklaskami podziękować za tę wizytę prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Jakaś taka, nie będę wskazywał z nazwiska, natomiast jakaś taka dziwna obojętność się zapanowała po stronie polityków. Ale wszyscy reprezentanci danej opcji politycznej, czy tylko jednostki, które nie redaktorze, ja wiem, że pan redaktor najchętniej chciałby konkrety i pewnie słuchacze również. Natomiast ja nie będę nazwiska, ja nie będę, od razu na myśli. Jasne, ja nie będę może tutaj wskazywał palcem, natomiast myślę, że to świadczy tylko i wyłącznie o tych politykach. Ale ci politycy, bo zakładam, że chyba wiem, o kim pan mówi albo o kim pan myśli. Ci politycy przecież zapowiadali, że oni właściwie to nie wezmą udziału w tym spotkaniu z Donaldem Trumpem. Tak, ale widzi pan, to jest właśnie takie nasze polskie pigiełko, od którego wreszcie powinniśmy się odciąć i przestać się w ogóle tłumaczyć z pewnych rzeczy, które są kompletnie nieprawdziwe. To jest pewna propaganda, która jest od pewnego czasu sączona przez polityków opozycji a propos izolacji Polski, a propos tego, że polski rząd prowadzi niewłaściwą politykę. Dzisiaj najważniejszy przywódca światowy przyjeżdża do Warszawy i mówi o tym, o czym mówi rząd polski od całego początku. I jeżeli chcemy iść duchem czasu, jeżeli chcemy budować silne polskie społeczeństwo, to musimy się wsłuchać w ten głos. Powinniśmy właśnie robić to, o czym mówią ci, którzy to wiedzą najlepiej, którzy są gwarantami bezpieczeństwa, są gwarantami ładu światowego. I politycy opozycji nie powinni prowadzić polityki, która jest skrojona nie tylko pod sondaże, nie tylko pod jakieś koniunkturalne interesy, tylko przede wszystkim popatrzeć w przyszłość i prowadzić politykę, która będzie długofalowo przynosiła nam korzyści z uwagi chociażby na bezpieczeństwo militarne, wojskowe, obronność, energetykę. Gdyby tak było, panie rzeczniku, to wczoraj nie doszłoby do debaty nad wnioskiem o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. A tutaj poseł wnioskodawca, czy też sprawozdawca tego wniosku, nawet się cieszył, że ta debata przypada akurat w tak ważnym dniu, jak w dniu przylotu prezydenta Stanów Zjednoczonych. No wie pan, my wszyscy doskonale wiemy, o co chodzi politykom opozycji. Zresztą świetne tutaj słowa wypowiedział, rzadko chwalę, ale dzisiaj pochwalę
pan poseł Kosiniak-Kamysz, który powiedział, no, że jest mu przykro, że akurat w dniu takim jak wczoraj omawialiśmy wniosek o wotum nieufności z uwagi na to, że nie przebiją się medialnie. No, przepraszam bardzo, to chodzi o jakąś merytoryczną dyskusję, o rzeczywiście rozliczenie kogoś za jakieś błędy, czy nie chodzi o to, aby wszczynać tylko i wyłącznie pewną burzę medialną, która ma służyć celom propagandowym i jest zupełnie nieadekwatna do tego, co dzieje się w polskiej polityce, bo ja mam takie wrażenie, że czasami niektóre media, zwłaszcza te, które sprzyjają politykom opozycyjnym, pompują medialnie pewne wydarzenia, które w żaden sposób nie odpowiadają rzeczywistości. Przecież media są obiektywne, o tym mówił dziś też Donald Trump. No właśnie, myślę, że wypowiedź Donalda Trumpa również na to wskazuje, jak media, nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach zachodniej Europy, na świecie funkcjonują. Nie mówię, że wszystkie, ale są, które, takie, które rzeczywiście reprezentują określone interesy, określonych grup społecznych czy układu, a jednak rolą mediów jest przede wszystkim to, aby obiektywnie, bez emocji opisywać rzeczywistość. O to opisy się pojawiły. Pierwsze opisy takie, że Warszawa będzie sparaliżowana, kierowcy uważajcie, warszawiacy uważajcie. Kolejny opis już podczas wizyty, czy po wizycie Donalda Trumpa, że Donald Trump nie był na przed pomnikiem Holokaustu, czyli bohaterów getta. Dodatkowo, że Donald Trump to, siamto i owamto. Poza tym była budowana narracja, że spotka się z Lechem Wałęsą i będzie łysą, w cudzysłowie, Prawo i Sprawiedliwości. To o to chodzi tak naprawdę. Pan teraz podał właśnie, że tak powiem, ciąg różnych informacji medialnych, które się pojawiały w ostatnim czasie przy okazji tej wizyty, które kompletnie nie mają żadnego w tym momencie znaczenia. Dzisiejsze wystąpienie Donalda Trumpa pokazało, że Polska i Ameryka tworzą nierozerwalny sojusz i dalej przyjaźń polsko-amerykańska będzie się rozwijała, będzie kontynuowana, ale nie tylko w sensie takim marketingowym, wizerunkowym, ale przede wszystkim ten pobyt, dosłownie kilkugodzinny de facto, bo warto zwrócić uwagę, że pan prezydent Donald Trump przyjechał do Polski wczoraj o godzinie 22:00, była już właściwie noc, pomimo tego, że u nas była noc, to jednak nasi ministrowie pracowali tutaj, Ministerstwo Obrony Narodowej, udało się podpisać bardzo ważny dla Polski Armii memorandum nad doposażeniem w system rakiet Patriot polskiego wojska. Dzisiaj mieliśmy do kilka godzin. Wreszcie na zakup i sfinalizowanie umowy, o której mówi się na przestrzeni lat. Dokładnie o Patriotach od ilu lat słyszymy? O 10, o 7. Obiecanki, cacanki. To były te obiecanki i cacanki, słyszeliśmy przez wiele lat w trakcie rządów naszych poprzedników, a my przystępujemy do działania. To jest nasze przewodnie hasło, które nas prowadziło do wyborów, czyli damy radę i to realizujemy, nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny. I tym się różnimy od wszystkich tych ugrupowań, które dotychczas rządziły Polską, które ugrupowania te składały obietnice bez pokrycia. My realizujemy dzisiaj. Mamy memorandum w sprawie doposażenia polskiej armii. Będzie również kontynuowana rozmowa, dialog na temat importu gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. No, po co prowadzić dialog, skoro można to załatwić w ciągu 15 minut, a to mówił Donald Trump. Oczywiście, że tak, no ale też trzeba dograć pewne szczegóły, to jest kwestia negocjacji i to jest pewien proces, to nie jest prosta sprawa. Tu chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polkom, Polakom i my to robimy. Jest kwestia również dozbrojenia polskiej armii. Również tutaj Polska została pochwalona bardzo mocno przez pana prezydenta Trumpa jako jeden z nielicznych krajów. Przeznaczamy na zbrojenia ponad 2% PKB, a będzie w najbliższych latach jeszcze więcej, bo również takie regulacje ostatnio przez polski rząd zostały przyjęte. I Polska dzisiaj, zresztą to padło z ust pana prezydenta Donalda Trumpa, powinna być wzorem w tym zakresie dla wielu krajów zachodniej Europy. To właśnie z Polski płynie ta energia, która może pomóc w ustabilizowaniu również sytuacji w zachodniej Europie. Polska po prostu jest siłą Europy. Nie jest to dziwna sytuacja, kiedy przyjeżdża do Polski. No umówmy się, bądź co, bądź powiedzmy przyjaciel, ale jednak ktoś obcy i nas chwali. A my sami nie potrafimy się chwalić, nie znamy swojej wartości, nie doceniamy się, a tylko i wyłącznie się obrażamy i bluzgamy i po sobie rzucamy. Pan to ujął, sprecyzował jako takie nasze domowe piekiełki. Czy nawet nasze polskie piekiełki. Tak, i to jest właśnie zupełnie niepotrzebne, bo my od samego początku, panie redaktorze,
podejmując jakikolwiek dialog na forum parlamentu, staramy się wymusić, wręcz na wymóc na opozycji merytoryczną debatę. Tych merytorycznych debat nie ma, jest tylko PR ze strony opozycji. Są jakieś zagrania medialne wspierane również przez niektóre stacje telewizyjne, które sprzyjają jawnie politykom opozycyjnym po to, by kreować rzeczywistość. Myślę, że Polacy poprzez te sondaże, które ostatnio obserwujemy, poprzez to, jak Polacy oceniają, jakim się dzisiaj żyje w Polsce, dali już jednoznacznie żółtą kartkę wszystkim partiom opozycyjnym, zwłaszcza tutaj Platforma i PSL, przez 8 lat rządzili, dostali czerwoną kartkę przy urnie wyborczej. W tym momencie również Polacy nie godzą się na tę narrację, na te działania, które są przez nich podejmowane. Zresztą warto zwrócić uwagę, jak dzisiaj reagowali ludzie, którzy uczestniczyli w spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem. A media przez przyjazdem Donalda Trumpa, co niektóre gwiazdy próbowały też jednoznacznie deprecjonować rolę i znaczenie tej wizyty. Tak, ale tylko chcę wrócić do jednej kwestii. Otóż w momencie przyjazdu pojawiają się na Placu Krasińskich polityków Platformy i PSL-u. Okrzyki były jednoznaczne. Okrzyki ze strony tysięcy ludzi, którzy przyjechali z całej Polski. Przecież spotykaliśmy się później już po zakończeniu uroczystości na warszawskich ulicach z ludźmi, którzy przybyli na te uroczystości. I oni w sposób jednoznaczny komentują to, co działo się przez ostatnie lata i mają już wyrobione zdanie. Także takim działaniem, mamieniem ludzi, Platforma Obywatelska wcale nie zaskarbi sobie na nowo polskich serc polskich Polaków. Pamięta pan Polaków? Pamięta pan zeszłą sobotę? Zeszłą sobotę. A Platforma miała konwencję. Wie pan, jaka jest różnica między wystąpieniem Grzegorza Schetyny na tej konwencji, a dzisiejszym wystąpieniem Donalda Trumpa? Tak, zasadnicza. Zasadnicza. Ja to odebrałem jako takie spotkanie sfrustrowanych polityków. Ale nie chodzi mi o odbiór, chodzi mi o fakt. Znaczy, więcej razy Donald Trump, aniżeli Grzegorz Schetyna, użył nazwy Polska. Tak, na konwencji czy na spotkaniu partyjnym Platformy Obywatelskiej padały tylko i wyłącznie zarzuty pod adresem rządzącej partii, rządzącego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości. Żadnej pozytywnej oferty. Jarosław Kaczyński nie rządzi, a też się przewijał. Również i oczywiście nieustanny atak na polityków Prawa i Sprawiedliwości rządu pani premier Beaty Szydło. No to jest kuriozalne. Żadnych pozytywnych działań. I co najgorsze, politycy Platformy Obywatelskiej nieustannie w to brną. Jakoś nie widzę specjalnie chęci do tego, by zmienić swoje nastawienie. Ja się tylko boję, ponieważ zbliża się przecież 10 lipca, że będzie te uroczystości, które co miesiąc się odbywają od wielu, wielu lat przecież przed Pałacem Prezydenckim będą mogły być wykorzystane przez polityków Platformy, przez ludzi związanych z Platformą, z PSL-em, do tego, żeby rzeczywiście znowu doprowadzić do jakichś zamieszek zupełnie niepotrzebnych. Przecież to nie jest wywołane przez te osoby, które dotychczas pojawiały się na krakowskim przedmieściu, tylko przez te osoby, które dzisiaj przychodzą tam tylko po to, by utrudnić ludziom udział w tych comiesięcznych obchodach, które przecież, tak jak jeszcze raz powtórzę, tak jak przed momentem powiedziałem, tak jeszcze raz powtórzę, odbywały się przez 7 ostatnich lat. Nikomu to nie przeszkadzało. Oczywiście na forach medialnych różnych, w te studiach telewizyjnych padały niecenzuralne bardzo często określenia pod adresem tych ludzi, natomiast nigdy nie dochodziło do wręcz siłowego, do chęci siłowego zatrzymania tych comiesięcznych spotkań. Były premier, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, również zabrał głos w sprawie dzisiejszej wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Czuję satysfakcję. Oczywiście po wszystkim powiedział, że to jest żart, że tyle razy krzyczano na placu w Warszawie Donald. Bardzo ważne wystąpienie Donalda Trumpa. Naprawdę Teraz mówię o Donaldzie Tusku. Pozwoli pan, że spuszczę zasłonę mojego milczenia na te wypowiedzi, bo ja myślę, że Donald Trump tym jednym wystąpieniem zrobił dużo więcej dla Polski niż Donald Tusk przez ostatnie lata siedząc w Brukseli. Bardzo ważne wystąpienie, na które czekała nie tylko Polska, ale również cała Europa. Wystąpienie, w którym Donald Trump, co najważniejsze, potwierdził tutaj współpracę w ramach umacniania flanki wschodniej, współpracę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, która ma zagwarantować bezpieczeństwo przecież nie tylko Polsce, nie tylko tym krajom,
krajom, które leżą właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również całej zachodniej Europie. Mówię też o inicjatywie Trójmorza, bardzo ważnej. Bardzo ważnej, która jest inicjatywą promowaną bardzo przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. A miała spojrzeć na prezydenta Chorwacji. W tym roku w Warszawie odbył się drugi szczyt tej inicjatywy, bardzo dobrej zresztą. Wreszcie jest inicjatywa, która ma połączyć wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko pod kątem zacieśnionej współpracy gospodarczej, ale również lepszej komunikacji, lepszego transportu. Panie rzeczniku, kończąc, Donald Tusk, były premier, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, mówi, że to jest sukces rządzący. Opozycja raczej powodu do radości nie ma. Co teraz opozycji pozostaje? Wziąć się do pracy. Dla Polski. Rzecznik rządu, Rafał Bochenek, Bułgarz Ciągowskiego, Radia 24. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Czym żył dziś świat i czym będzie żył w ciągu najbliższych godzin? Najważniejsze tematy dnia i te, które umknęły uwadze światowych mediów. Wybieramy dla Państwa to, co naprawdę ważne i ciekawe. Rozmawiamy tylko z tymi, którzy znają się na rzeczy. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 19.30. Zapraszamy. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się druga. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził w Warszawie zobowiązania Stanów Zjednoczonych do kolektywnej obrony sojuszników w ramach NATO. W publicznym przemówieniu na Placu Grasińskich amerykański przywódca podkreślał rolę Polski w obronie cywilizacji Zachodu. Wezwał też Rosję do zaprzestania destabilizacji Ukrainy. Ponadto Donald Trump zadeklarował wsparcie dla inicjatywy Trójmorza, którego szczyt odbywał się w Warszawie. Najpierw Donald Trump spotkał się na Zamku Królewskim z prezydentem Andrzejem Dudą. Potwierdziliśmy trwałe więzi przyjaźni, mówił prezydent USA. Nigdy w naszej historii nie byliśmy bliżej niż teraz. Donald Trump wyraził też wsparcie dla zróżnicowania dostaw gazu w regionie Trójmorza. Tak, abyście nigdy nie musieli być zakładnikami jednego dostawcy. W przemówieniu na Placu Krasińskich prezydent USA podkreślił sojusznicze zobowiązania swojego kraju w ramach NATO. Stany Zjednoczone pokazały nie tylko słowami, ale też swoim działaniem, że mocno stoimy za artykułem 5, zobowiązaniem do wspólnej obrony. Donald Trump oddał hołd bohaterstwu Polski w czasie II wojny światowej, stawiając nasz kraj za współczesny przykład walki o wolność. Więc razem walczmy wszyscy tak jak Polacy, za rodzinę, za wolność, za kraj i za Boga. Warszawskiego przemówienia prezydenta Trumpa słuchało na żywo kilkanaście tysięcy osób. Karol Dermoros, Polskie Radio. Rosyjskie media obszernie informowały o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Agencja TASS podkreśliła w swoim komentarzu ciepłe przyjęcie Donalda Trumpa w Warszawie i zasugerowała, że Polacy nieco więcej spodziewali się po tej wizycie. Według TASS Polska liczyła na konkretne propozycje i umowy, a otrzymała jedynie zapewnienie o gotowości Stanów Zjednoczonych do udzielania pomocy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjska agencja podkreśliła, że z punktu widzenia polityki międzynarodowej wizyta Donalda Trumpa miała rzeczywiście historyczne znaczenie, bowiem podniosła rolę Warszawy w Unii Europejskiej jako strategicznego sojusznika Stanów Zjednoczonych, a także jako lidera wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej. TASS zwróciła także uwagę, że przemówienie amerykańskiego przywódcy na Placu Krasińskich było pierwszym publicznym wystąpieniem Donalda Trumpa na kontynencie europejskim. Z kolei agencja RIA Nowości sporo miejsca poświęca polsko-amerykańskiemu memorandum w sprawie zakupu systemu rakietowego Patriot. Cytowani przez agencję rosyjscy eksperci są zdania, że rozmieszczenie amerykańskich rakiet w Polsce nie narusza strategicznej równowagi sił w Europie i nie zagraża bezpieczeństwu Rosji. Ich ocealnym zagrożeniem dla Moskwy będzie dopiero w pełni działający system tarczy antyrakietowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. Bezpieczeństwo i energetyka to główne tematy szczytu państw Trójmorza, który odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie. Z szefami państw Europy Środkowej rozmawiał też Donald Trump.
Amerykanie oferowali krajom regionu dostawy gazu. Prezydent Donald Trump zachwalał też amerykańskie uzbrojenie. Waszyngton podczas szczytu Trójmorza postawił na biznes. Stany Zjednoczone nigdy nie wykorzystają energii do szantażowania waszych krajów. Nasza technologia jest najlepsza, szczególnie ta militarna. Nikt nie jest nawet blisko naszej wiedzy. Polski prezydent Andrzej Duda powtarzał, że współpraca krajów regionu ma ważny cel, aby wyrównać poziom rozwoju w tych dziedzinach infrastruktury drogowej, kolejowej, telekomunikacyjnej i właśnie energetycznej. Według prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović środków na inwestycje trzeba szukać między innymi w Unii Europejskiej. Ale będziemy także szukać funduszy u inwestorów na całym świecie. Kolejny szczyt państw Trójmorza ma odbyć się w rumuńskim Bukareszcie w przyszłym roku. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Co najmniej 76 policjantów zostało rannych w starciach z demonstrantami protestującymi przeciwko szczytowi państw G20 w Hamburgu. Wcześniej organizatorzy rozwiązali demonstrację po gwałtownych potyczkach z policją. Licząca około 12 tysięcy osób demonstracja przerodziła się w uliczną walkę. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu pieprzowego wobec uczestników manifestacji po tym, jak zostali przez nich obrzuceni kamieniami i butelkami. Demonstranci protestują pod hasłem Welcome to Hell przeciwko polityce prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz przeciwko rozpoczynającemu się szczytowi przywódców G20. Miasto jest w dużej części sparaliżowane. Władze spodziewają się, że w ciągu weekendu może do niego przyjechać nawet 100 tysięcy demonstrantów. Wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Na Dolnym Śląsku nad ranem zachmurzenie duże i przelotny deszcz. Na północy kraju oraz w rejonach podgórskich nad ranem lokalnie mgła. Temperatura od 6 stopni na krańcach północno-wschodnich przez około 10 w centrum do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i zmienny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 2. W Polskim Radiu 24 powrócimy do debaty dnia, która poświęcona była wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce. Piotr Wąż i jego goście. Powtórka programu. Piotr Wąż, czas na debatę dnia. Z udziałem naszych gości dziś eksperci z zakresu spraw międzynarodowych i też Stanów Zjednoczonych. Jarosław Kusy, dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Przemysław Żurawski-Walgrajewski, politolog. Dzień dobry, witamy serdecznie. I zastępca redaktora Naczelnego Tygodnika w sieci, Piotr Zaremba. Dzień dobry. W skrócie, moi niektórzy podsumowują tę wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych tak. Mamy na pewno wizy, które wciąż zostają. Zostają amerykańscy żołnierze w Polsce przynajmniej do 2020 roku, bo bez konkretnych gwarancji ze strony Stanów Zjednoczonych. Za to mamy świetny biznes polegający na tym, że mamy zapowiedź kontraktów gazowych dostarczanych między innymi do Polski. Jak panowie to oceniają? Tak to należy oceniać. No i mamy przesłanie do Polski, że zawsze możemy liczyć na Stany Zjednoczone, bo Ameryka kocha Polaków. Ja myślę, że liczy się przede wszystkim pewne ogólne wrażenie, oczywiście. Potem można je rozkładać na te konkretne efekty. No jest memorandum swoich patriotów, prawda? To jest też jakiś istotny element. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. Pojawia się czasami ze strony krytyków i obecnego polskiego rządu i Trumpa taka teza, że Trump nas jakiś tam instrumentalnie wykorzystuje, odwołuje się do Polaków po to, żeby osłabiać społeczność Unii Europejskiej. Jeżeli tak jest, to Polska jest ważna, to Polska jest jakimś punktem odniesienia. Jeżeli jest przeciągana na swoją stronę przez Stany Zjednoczone, zawsze nam mówiono, że ten sojusz z Ameryką jest czymś egzotycznym. Trump sobie zadał bardzo dużo wysiłku, jednak trudu, żeby nas do siebie przekonać. Ja bym nie bagatelizował samego wystąpienia, to oczywiście jest pewnego rodzaju spektakl, ale no, powiem szczerze, nawet w ustach Ronalda Reagana ja nie słyszałem przemówienia, które by tak mocno wchodziło w historię Polski. Jeśli się taki, że tak powiem, trud sobie zadaje, no to coś to jednak oznacza. No i nie mogę się jednak oprzeć też takiemu osobistej refleksji, bo komentowałem dla pierwszego programu telewizji tę mowę i byłem z Placu Zamkowego, przeszedłem sobie na Nowe Miasto, siedziałem w ogródku w restauracji, przechodził oddział amerykański. Ja siedziałem akurat z takim moim przyjacielem jeszcze z lat 80., który jest adwokatem prywatnym, zupełnie znajomym. No myśmy się w latach 80. potem w Nowym Mieście ganiali z zamowcami. W tej chwili pozdrawialiśmy żołnierzy amerykańskich i żołnierze mówili na nas dzień dobry. Wtedy byliśmy sobie w stanie wyobrazić coś takiego? Nie, naprawdę. Amerykanie mówią, niektórzy, że czują się trochę jak u siebie w domu, a inni dodają, że Polska to jest najbardziej proamerykański kraj na świecie. Czy tak nie jest, panie profesorze? Nie wiem.
niewątpliwie należymy do czołówki państw o bardzo silnych sympatiach proamerykańskich. To zostało już potwierdzone także przez reakcję zebranej publiczności. Ale najważniejsze moim zdaniem jest po pierwsze to, co zostało powiedziane, kontekst całej wizyty, kontekst międzynarodowy. Tym kontekstem z jednej strony jest Brexit, a zatem wyjście z Unii Europejskiej głównego, czy wychodzenie głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie, a zatem rodzi się pewna potrzeba znalezienia, każdy rozumie, że nie ekwiwalentu równoważnego, bo mocarstwa tej skali, co Wielka Brytania nie ma, ale poza nią najpotężniejszym państwem o tak silnych nastrojach proamerykańskich, poważnie traktującym zobowiązania wojskowe, i to nie od wczoraj, tylko już przecież od dwóch dekad, i krajem mającym także zdolność konsolidacji regionalnej, która dzisiaj została wyraźnie wsparta, jest Polska. I ta oferta, która została potwierdzona zarówno w zakresie bardzo głębokiego oddania zasadom artykułu 5, czyli obrony sojuszników w ramach NATO, obrony cywilizacji zachodniej w oparciu o wspólne wartości bardzo silnie podkreślane na polski sposób, z odwołaniem się wręcz do Jana Pawła II w pierwszej jego pielgrzymce mszy w Warszawie, jak i do wspólnej historii, której tu bym zgodził się z panem redaktorem Zaremą, który podkreślał to, jak bardzo wiele starań włożono w przygotowanie tego wystąpienia. Proszę zwrócić uwagę, że wybrano na przykład nazwę Alei Jerozolimskiej, która dla osób niezorientowanych jest łatwa do zapamiętania jako symbol powstania warszawskiego, jednocześnie przecież także współgrająca z symbolem losu Żydów polskich, ale i podkreśleniem, że oto w Polsce jedną z głównych arterii komunikacyjnych w stolicy są Aleje Jerozolimskie. Wybrano wojnę 20 roku, o której wspomniał prezydent. Inwazję na Polskę w 1939 pokazano nie jak zwykle jednostronnie, tylko dwustronnie, wspominając o inwazji niemieckiej i sowieckiej, a zatem tutaj wypromowanie wizji Polski jako kraju walczącego z olbrzymimi tyraniami o wspólne ze Stanami Zjednoczonymi wartości było bardzo ważne, plus te elementy dzisiejsze najważniejsze. Profesorze, do tego tematu wrócimy. Posłuchajmy w takim razie, co mają do powiedzenia prezydenci Polski, Chorwacji, autorzy tego dzisiejszego szczytu państw Trójmorza. Mówi prezydent Andrzej Duda. Z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, panem Donaldem Trumpem. Chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani prezydent Chorwacji za to, że byliśmy współgospodarzami, współorganizatorami tego niezwykle ważnego dla nas spotkania. Ważnego dlatego, że budującego unikalną, a niezwykle potrzebną więź pomiędzy krajami Europy Środkowej, krajami, które doskonale rozumieją swoją pozycję, swoją sytuację, także gospodarczą, swoją wzajemną historię, bo większość z nich poza Austrią to kraje, które znajdowały się przez dziesiątki lat za żelazną kurtyną i które w związku z tym widzą swoje zaległości, które od czasów uzyskania niepodległości czy też pełnej suwerenności, a później od czasu wejścia do Unii Europejskiej, do tej wielkiej europejskiej wspólnoty, systematycznie nadrabiają. Ale proszę Państwa, chcemy się bardzo mocno właśnie nad tym nadrabianiem skupić, dlatego głównym naszym przedmiotem zainteresowania jest rozwój infrastruktury i rozwój bezpieczeństwa, budowanie bezpieczeństwa energetycznego w naszej części Europy, a w efekcie także i w Unii Europejskiej. Zadanie bardzo ważne. Zadanie, które zmierza do tego, aby uspójnić nas z Europą Zachodnią, aby w jeszcze doskonalszym stopniu nas z Europą Zachodnią połączyć, aby wyrównać poziom rozwoju właśnie w tych dziedzinach infrastruktury komunikacyjnej, drogowej, kolejowej, ale także i infrastruktury
infrastruktury telekomunikacyjnej i właśnie energetycznej z Europą Zachodnią, tam gdzie ten rozwój od końca II wojny światowej przebiegał w sposób spokojny, w sposób niezakłócony, zgodnie ze wszystkimi trendami i prawidłami gospodarki rynkowej, społecznej gospodarki rynkowej, co chcę bardzo mocno podkreślić. Chcemy to nadrobić i dlatego jesteśmy gotowi współdziałać. Uważamy, że jako prezydenci tworzymy taki parasol nad tą wielką inicjatywą. Chcemy zachęcać do udziału w niej rządy naszych państw, chcemy zachęcać do udziału w niej samorządy, ale przede wszystkim chcemy zachęcać do udziału w niej biznes. Dlatego dzisiaj podjęliśmy wspólną deklarację, która pokazuje przyszłość naszego działania, pokazuje nasze cele i zamiary. Zdecydowaliśmy, że powołamy forum biznesowe państw Trójmorza. Zdecydowaliśmy również o tym, że spotkają się nasi doradcy do spraw zagranicznych po to, żeby ustalać przyszłe kierunki działania, ale przede wszystkim dzisiaj pan prezydent Rumunii, pan Klaus Johannes, zaproponował, aby przyszły, czyli trzeci szczyt Trójmorza odbył się w Bukareszcie, aby on był jego głównym organizatorem. Przyjęliśmy tę propozycję z radością i mamy nadzieję, że pracując cały rok będziemy mogli też podsumować za rok w Bukareszcie to, co udało nam się zrobić, to, co udało nam się zdziałać, to, co też udało nam się stworzyć, bo mamy nadzieję na to, że w międzyczasie będą już zawierane konkretne umowy na dalsze konkretne inwestycje, poza tymi, które już są realizowane. Pani Prezydent, ja jeszcze raz z całego serca dziękuję za tą wspólną pracę, za wspólną organizację i cieszę się, że działając wspólnie doprowadziliśmy do tego, że ten szczyt tak świetnie się odbył i kończy się takim sukcesem. Dziękuję Panie Prezydencie. Proszę głos Panią Prezydentem. Witam Państwa, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, drogi Andrzeju. Przede wszystkim chciałabym podziękować Tobie, Twojemu zespołowi za współpracę nawiązaną ze mną i z moim zespołem i z innymi państwami od inicjatywy Trójmorza. Przy przygotowaniu tego spotkania na szczycie zainwestowaliśmy bardzo wiele pracy w przygotowanie i sądzę, że mamy ze sobą bardzo udany szczyt, który z kolei wytycz na drogę do Bukaresztu i rzeczywiście, który przełoży na język praktyki nasze pomysły, który wygeneruje wiele projektów do realizacji. Inicjatywa Trójmorza, jak wielokrotnie już podkreślałam, ma połączyć ze sobą obszar pomiędzy Morzem i Adriatykiem Czarnym i Bałtykiem, jeśli chodzi o zwiększenie spójności, zwłaszcza biorąc pod uwagę te różnice, które jeszcze funkcjonują w umysłach obywateli Europy wschodniej, zachodniej, starej, nowej. Po upadku muru berlińskiego zaczęliśmy łączyć Europę wschodnią i zachodnią, ale jakoś zaniedbaliśmy połączenia wzdłuż osi północ-południe, zwłaszcza w Europie Środkowej. Tak więc inicjatywa Trójmorza rozpoczęła się jako nieformalny mechanizm współpracy między prezydentami i pozostaje nim po to, by dokonywać wymiany poglądów i uruchamiać projekty, w których mogą włączać się społeczeństwo obywatelskie i biznesy. Z radością witam naszą dzisiejszą deklarację o powołaniu forum biznesowego, które również będzie spotykało się w sposób regularny, ponieważ głównym celem inicjatywy Trójmorza jest zapewnienie spójności siatki połączeń i konkurencyjności. Jestem przekonana i warto o tym powiedzieć, że ta inicjatywa nie jest wymieszana z nikogokolwiek. Nie jest to inicjatywa przeciw komukolwiek. Jest to inicjatywa jak najbardziej za spójnością Europy, za spójnością całej Unii Europejskiej i całej wspólnoty transatlantyckiej. Z radością witam współuczestników prezydenta Trumpa w dzisiejszych naszych obradach, który podkreślał jeszcze raz zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w spójność transatlantycką. Dyskusja dzisiejsza mówiła również o zacieśnianiu sieci połączeń komunikacyjnych na rzecz silnej i bezpiecznej Europy i Stanów Zjednoczonych. Ważność i waga infrastruktury transportowej i gospodarki cyfrowej zostały również podkreślone, aby tworzyć
tworzyć nowe miejsca pracy i utrzymywać ludzi młodych w naszych pracach. Bezpieczeństwo energetyczne, niezależność energetyczna i inne tematy również rzeczy się zdarzały na dzisiejszym spotkaniu, na którym przygotowaliśmy ponad 150 projektów, katalog 150 projektów, które łącznie mają wartość prawie 10 miliardów euro. Jest to dopiero początkowy etap tego dokumentu, dokumentu, który jest żywym dokumentem, do którego inne kraje będą mogły się dopisać. Jest to dobry punkt wyjścia, by uruchomić projekty i przełożyć naszą inicjatywę na język praktyki. Oczywiście będziemy szukali dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Będziemy przyglądali się możliwościom stworzenia specjalnego, dedykowanego projektu Interreg dla Trójmorza, ale będziemy poszukiwali również dofinansowania ze środowiska inwestorskiego z całego świata. Chorwacja przygotuje kolejne spotkanie Szerpy w toku tego roku, aby przygotować nam ścieżkę do Bukaresztu. Także tak to będzie tylko możliwe. Mam nadzieję, że spotkanie Szerpa będzie również możliwością dla odwiedzenia przyszłego terminalu LNG na wyspie Kerk i Vukovar. Tak jak mówiłem, jest to szczególnie bliska memu sercu inicjatywa dla nas. Dołączenie portów adriatyckich do północy i połączenie z północną infrastrukturą energetyczną jest priorytetem. Również Rijeka, połączenie Rijeki z resztą Europy Środkowo-Wschodniej będzie bardzo ważnym krokiem, nie tylko dla rozwoju samej Rijeki, lecz również dla rozwoju całej Europy Środkowej, biorąc pod uwagę również ścieżkę transportową od kanału Suezkiego poprzez Adriatyk, Rijekę, aż do portów północnoatlantyckich. W przygotowaniu do kolejnego spotkania szczytu Trójmorza mam nadzieję, że... Trump potwierdził artykuł 5 NATO, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.